Czystości, narodzenie Jezusa Chrystusa. Adwent łączy nas z Matką Bożą, oczekującą narodzin dzieciątka. Dzieciątko już jest obecny w jej łonie pod jej niepokalanym sercem. Chrystus poczęty z Ducha Świętego jest ukochany, ogarnięty miłością Matki Maryi i świętego Józefa i aniołów. W naszym narodowym polskim haśle Bóg, honor, ojczyzna, honor zajmuje drugie miejsce po Bogu. Jest w Polsce tradycja honoru, kodeks honorowy, jest honor szlachecki, jest honor chłopski. Górale śpiewają o błogosławionym księdzu Jerzym Męczenniku: miałeś honor chłopski i ducha narodu. Pojęcie honoru bliskie jest pojęciu godności. Godność jest w każdym człowieku, natomiast honor nie w każdym. Honor jest wynikiem refleksji nad własną godnością ludzką i godnością dziecka Bożego. Człowiek honorowy umie siebie szanować i innych szanować, właściwie w sposób honorowy zachować się w różnych sytuacjach trudnych i wobec swoich, i wobec obcych, i wobec przyjaciół, i wobec przeciwników. Honor nakazuje uszanować także wroga w jego ludzkiej godności. Brak honoru, brak szacunku dla samego siebie i dla innych ludzi, brak poczucia własnej godności osobistej, ludzkiej, sprawia, że człowiek siebie i innych sprowadza do roli przedmiotu, do roli rzeczy lub do roli zwierzęcia, które jak gdyby zajmuje miejsce osoby ludzkiej w czyimś postępowaniu, w czyjejś świadomości. Człowiek zachowuje się jak świnia, człowiek zachowuje się jak małpa, człowiek zachowuje się jak papuga, człowiek zachowuje się jak wilk. Są zwierzęta, które odzwierciedlają negatywne cechy człowieka, gdy ów do owych zwierząt się upodabnia. Kogoś można nazwać owcłem, osłem, prawda? Ty ośle, ty kundlu. Nazwisko jednego z czołowych polityków w Polsce po kaszubsku znaczy kundel. Sprowadzenie ludzi do roli kundli, czyli skundlenie człowieka, skundlenie społeczeństwa, oznacza pozbawienie ludzi honoru. Ludzie dają wtedy siebie okradać, oszukiwać, czy też przyjąć rolę tych, którzy okradają, oszukują. Człowiek bez honoru, bez poczucia własnej godności, nie ma twarzy, nie ma kręgosłupa moralnego. I z takimi ludźmi bez honoru, bez twarzy, bez kręgosłupa mamy powszechnie do czynienia. Niestety również na najwyższych stanowiskach w naszym państwie. Dlatego wzięcie sobie do serca owego hasła Bóg, honor, ojczyzna zobowiązuje nas do oddawania chwały Bogu, do posłuszeństwa Bogu i do szacunku dla swojej ludzkiej godności, a także godności innych ludzi. Również wtedy, gdy sami swojej godności nie szanują. Można człowieka podnieść, można człowieka poniżyć, można w sposób honorowy wobec kogoś się
zachować, można kogoś sponiewierać. Człowiek honoru umie i w takiej sytuacji zachować się właściwie, gdy jest przez kogoś zelżony, gdy jest przez kogoś sponiewierany, oszukany. Bierzemy wzór z Jezusa Chrystusa, który w swojej ludzkiej i boskiej świadomości i samowiedzy jest wzorem takiego mówienia i tego, takiego postępowania, które wyraża godność i honor w najwyższym stopniu, w takim stopniu, który można naśladować, chociaż trudno dorównać. Jest takie francuskie powiedzenie, hasło starofrancuskich rycerzy: odjemu nam, ma vie pour moi, mon cœur aux dames, l'honneur pour moi. Co znaczy? Moja dusza Bogu, moje życie królowi, moje serce wybrance serca, ale mój honor dla mnie. Jest to wyraz dumy człowieka, który wie, że co powinien oddać Bogu, to mu oddaje, co królowi, to mu oddaje, co umiłowanej niewieście, to jej oddaje, ale co swoje, to ma. Moje to moje. Trochę to hasło starofrancuskie różni się od polskiego Bóg, honor, ojczyzna. W polskim haśle czuje się związek. Odniesienie się do Boga, odniesienie się do, w sensie honorowym, do siebie czy do innych ludzi i odniesienia się do ojczyzny z wiernością, miłością. Natomiast w haśle starofrancuskim raczej te sprawy traktowane są osobno. Coś dajemy Bogu, coś dajemy królowi, coś dajemy niewieście, coś zachowujemy dla siebie. Ale proponuję, żeby te sprawy połączyć w taki oto sposób. Bogu moja dusza, moje jestestwo, moje życie Chrystusowi Królowi, Jezusowi Królowi Polski, moje serce Najświętszej Maryi Pannie, mojej Matce i mój honor o tyle dla mnie, o ile szanuję samego siebie jako człowieka stworzonego na obraz Boga w Trójcy Świętej Jedynego, jako dziecko Boże odkupione przez Jezusa Chrystusa, czyli również szacunek dla samego siebie, czyli takie pojęcie honoru, jakie ma, czy powinien mieć każdy chrześcijanin, każdy katolik, odnosi się do Boga, bo komu zawdzięczamy istnienie Bogu, komu zawdzięczamy obraz Boży w nas, Bogu, komu zawdzięczamy rozum, wolną wolę, duszę nieśmiertelną, ciało, które może być świątynią Ducha Świętego i powołane jest do zmartwychwstania, komu zawdzięczamy miłość, która uzdalnia nas do tworzenia wspólnoty z Bogiem i z ludźmi poczynając od wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, Bogu. Czyli jest jedność honoru i tych fundamentalnych odniesień, które w życiu ludzkim spełniają się jako relacja. Relacja bożoludzka, relacja międzyludzka i wreszcie oddanie siebie w sposób honorowy, wiedząc, kim jestem, że jestem tylko człowiekiem słabym, grzesznym, ale jestem aż człowiekiem. Pismo Święte, psalmy ukazują nam tę tajemnicę małości ludzkiej, grzeszności ludzkiej, a zarazem tajemnicę wielkości człowieka. Uczynimy go mało co mniejszym od aniołów.
chwałą i czcią go uwieńczyłeś, mówi psalmista, czyli Pan Bóg tę nicość, prochem jesteś, proch się obrócisz, człowiek jest prochem, ale zdolnym do tego, żeby rozmawiać z Bogiem, żeby Boga przyjąć, żeby Bogu się powierzyć i Bożą mocą być jakby wydobyty z tego prochu i chaosu, w którym człowiek sam z siebie mógłby się pogrążyć, gdyby relacje z Bogiem i z innymi ludźmi jakoś zepsuć, zniszczyć, zerwać. Dlatego tylko w relacji miłości wobec Boga jesteśmy sobą. Człowiek jest sobą, świadom godności, honoru, wtedy, gdy trwa w relacji miłości z Bogiem i w relacji miłości z innymi ludźmi i z tymi wspólnotami, które tutaj z woli Bożej na świecie powstały. A pierwsza, która powstała przed grzechem, wspólnota miłości międzyludzka, to małżeństwo i zdolność rodzicielska, czyli rodzina. I jeżeli człowiek swój honor matki, ojca, dziecka, syna, córki, brata, siostry przeżywa, widząc miejsce w swojej rodzinie i widząc miejsce w rodzinie rodzin Chrystusowego Kościoła, wówczas żyje i postępuje w sposób honorowy. Natomiast jeżeli miejsce to jest zapoznane, zlekceważone, pominięte, wówczas trudno być świadomy swojej godności, jeżeli niszczy się w sobie godność matki, godność ojca, godność dziecka, godność brata, siostry, córki, syna. I dzisiejsza tendencja pozbawiania ludzi honoru idzie w kierunku urzeczowienia człowieka, traktowania człowieka jako przedmiotu, jako rzeczy, którą się ocenia z punktu widzenia użyteczności. Człowiek sam siebie ocenia też w tych kategoriach użyteczności, przyjemności, posiadania, konsumpcji, siły, władzy. Są to wartości rzeczywiste, ale względne. Gdy one stają się wyższe, czy najwyższe wręcz ludzkiej świadomości, przeważają relacje miłości wobec Boga i ludzi i swoje miejsce, unieważniają w rodzinie miejsce człowieka, wtedy człowiek jakby za swoją zgodą staje się jakimś takim zwierzątkiem, czy przedmiotem, rzeczą i sądzi, że tak być musi, że innej możliwości nie ma. I są takie siły, które działają w Polsce, w Europie i na świecie, które zmierzają właśnie do tego, żeby pozbawić ludzi honoru do tego stopnia, żeby ludzie w ogóle nie czuli takiej potrzeby, w ogóle nie używali takiego słowa, żeby takie pojęcie przestało istnieć. Honor, a cóż to takiego honor? Przy tym, jeżeli nawet to słowo bywa używane przez, w sensie perwersyjnym, przez ludzi, którzy honoru nie mają, innym honor starają się odebrać, no to w odniesieniu do różnych ludzi bez twarzy, bez kręgosłupa, ludzi posługujących się kłamstwem, okrucieństwem i nazwanie ich ludźmi honoru jest jakimś cynicznym wyrazem pogardy wobec tego, czym honor jest i kim jest człowiek. Człowiek, który ma honor. Jeżeli człowieka, który nie ma honoru, nazywamy człowiekiem honorowym, tak jak w Polsce to nastąpiło. U schyłku lat 80. i na początku lat 90. właśnie ludzi, różnych ludzi bez honoru, czołowych postaci w życiu politycznym w Polsce, czołowych twórców stanu wojennego,
nazywane publicznie ludźmi honoru. No to czym w ogóle w takim razie jest honor, jeżeli brak honoru nazywamy honorem, jeżeli kłamstwo nazywamy prawdą, jeżeli dobro nazywamy złem, a zło dobrem, dokonuje się tak zwana zapaść semantyczna, to znaczy słowa tracą swój sens albo są w ogóle eliminowane z języka, tak jak jest w tej chwili tendencja, żeby eliminować słowo matka, ojciec, mąż, żona. Zamiast męża i żony mamy partnerów. Zamiast ojca i matki mamy rodzica numer jeden i rodzica numer dwa. A jeżeli któryś z nich zniknie, no to może się pojawić równie dobrze rodzic numer 3, 4 i tak dalej. Zwłaszcza w przypadku stosowania procedury in vitro, która ma dosyć luźne odniesienie do macierzyństwa i do ojcostwa, a może doprowadzić do takiego produkowania ludzi na szkle, iż macierzyństwo i ojcostwo w ogóle przestanie się liczyć. Przy tym ideologia genderowa również kwestionuje macierzyństwo i ojcostwo. Wtedy trudno mówić o honorze matki, jeżeli nawet tego słowa się nie używa i pojęcie macierzyństwa się eliminuje z ludzkiej świadomości, ludzkiego myślenia. Trudno mówić o ojcu, prawda, jeżeli o honorze ojca, jeżeli nie wiadomo, kim jest ojciec i czy w ogóle jest ojciec. Tymczasem bez pojęcia matki i ojca człowiek nie może określić swojej pewnej miłości, relacji wobec rodziny, wobec Kościoła i wreszcie wobec Boga i Matki Najświętszej. Bóg jest Ojcem, Najświętsza Maria Panna jest Matką, czyli właściwie przeżycie ojcostwa i macierzyństwa uzdalnia nas, aby Bogu zobaczyć Ojca, Ojca Miłosierdzia, Ojca pełnego miłości, stwórczej i zbawczej, żeby w Najświętszej Maryi Pannie zobaczyć Matkę pięknej miłości, Matkę Miłosierdzia i żeby w odniesieniu do ojcostwa i macierzyństwa, a następnie synostwa, widzieć i przeżywać swoją drogę od poczęcia poprzez narodziny, dziecięctwo, rozwój, życie dorosłe, życie dojrzałe, starość. Jest honor dziecka, jest honor młodzieńca, dziewczyny, chłopca, jest honor człowieka dojrzałego, jest honor człowieka starego, bogatego doświadczenie życia, człowieka, który wiele widział, wiele wycierpiał, wielu spraw doświadczył, wiele mądrości nabył. Jeżeli teraz w tym rozwoju honoru zatrzymamy się na jakimś etapie i zrobimy z człowieka takie wieczne dziecko, pogrążymy w infantylizmie, właśnie szukaniu przyjemności, czy nieodpowiedzialności. Brak odpowiedzialności, z którym się spotykamy, jest takim wielkim politycznym infantylizmem w tej chwili, gdy różni polityczni szkodnicy wyrządzają zło, umieją za pomocą różnych sztuczek zapewnić sobie pozytywny PR, jednocześnie ludziom wartościowym, dobrym stwarzają PR zły. No i w tym takim infantylnym, beztroskim, nieodpowiedzialnym życiu czują się dobrze i chcą podporządkować ludzi, nie tylko swojej władzy, ale swojemu sposobowi myślenia. Chodzi dzisiaj o stworzenie nowego człowieka. Człowieka bez godności, bez honoru, bez sumienia, bez twarzy, bez kręgosłupa, bez wiary, bez miłości, bez prawdy. Takiego człowieka, którego można przyjąć, wyrzucić, można wykorzystać, można nim się bawić, można ludzi dzielić na chcianych i niechcianych, na potrzebnych i
niepotrzebnych, można projektować jakąś wielką inżynierię społeczną w kierunku eksterminacji części ludzi uznanych za zbytecznych i niepotrzebnych na ziemi, tak jak można projektować stado bydła, czy ono ma być większe, czy ma być mniejsze, tak jak można projektować kwestię zalesiania, prawda, czy lasów jest za mało, czy lasów jest za dużo, czy jeżeli są, może opłacałoby się je wyciąć i sprzedać drewno i zainwestować zyskane pieniądze w jakiś biznes. No więc jeżeli tak się podchodzi do ludzi, wtedy kategoria honoru w ogóle przestaje istnieć. Dzisiaj to słowo jest coraz rzadziej używane. Natomiast w czasie jednej z manifestacji komentatorka, zapytana o to, czy były jakieś hasła nienawiści, czy była mowa nienawiści w czasie publicznych wystąpień, powiedziała, ależ tak, pojawiło się hasło Bóg, honor, ojczyzna. Tymczasem to hasło w najgłębszym stopniu nas wewnętrznie konstytuuje jako ludzi, odnosząc nas w duchu relacji miłości, posłuszeństwa, poddania do Boga, odnosząc do siebie, do swojego powołania, sensu swojego życia w relacjach międzyludzkich i bożoludzkich i odnosząc wreszcie do tej wielkiej wspólnoty ojczyzny i narodu, o której spróbuję powiedzieć parę słów jutro, w trzecim dniu naszych adwentowych rekolekcji. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Bóg zapłać. Oh, shit.